Siemanko, dzisiaj nie ma żadnego przepisu, ani jakichś tam takich bardziej zaplanowanych akcji, powiedzmy sobie szczerze. Dzisiaj mam ochotę zrobić coś fajnego, bo jakiś czas temu na Facebooku pytałam Was o to, czy macie może dostęp, albo czy ktoś z Was korzystał i wie, jak się sprawują takie płynne brokaty z Loraka. Nie wiem, czy znaczy na pewno pamiętacie tą paletę, którą ja Wam pokazuję tam od już długiego czasu. No i właśnie Lorak wypuścił teraz na święta takie małe buteleczki z pipetą i właśnie w nich jest brokat z takim płynem, który można wstrząsnąć i używać na powieki. I tak sobie pomyślałam, że muszę to mieć, ale potem doszłam do wniosku, jak obejrzałam kilka recenzji, że właściwie to jest tak naprawdę taki jakiś tam płyn, takie medium, w którym jest rozmieszany brokat i tyle. I pomyślałam sobie, hej, może zrobię sobie sama. Ale nie mam tyle brokatu, żeby zrobić próbną wersję i potem Wam pokazać, jeśli wyjdzie drugą, no więc nagram to, najwyżej jak się nie uda, to Was poinformuję. To tak. Tu mam taką butelkę z pipetą oczywiście, bo chciałam, żeby tego się używało bardzo podobnie. Ona jest już przepłukana i czyściutka i tak dalej. Włożę sobie do tej butelki na chwilę taki papierowy lejek. I tu mam dwie odsypki brokatów. Jeden to jest brokat złoty, a jeden to jest brokat srebrny. I tak szczerze mówiąc, to ja ich praktycznie nigdy nie używam. Może ze dwa razy do tutorialu i raz na jakieś urodziny. I pomyślałam sobie, że połączę te dwa i spróbuję zrobić taki fajny kolor tutaj. Oczywiście, jeśli mi starczy. Mam nadzieję, że się to uda. I wsypię to wszystko na dno tej mojej butelki. Postaram się też trochę wyskrobać, żeby przypadkiem tam nie być stratna. I dosypię tego złotego. Ok, i teraz jeszcze tak sobie pomyślałam, że chciałabym chyba, żeby to miało troszeczkę większe krycie, więc dodam taką odsypkę pigmentu. To jest pigment z maka vanila. I tak sobie pomyślałam, że on się nada, bo tak kruszony cień to może nie do końca, ale pigment na pewno mi tam pomoże trochę zwiększyć krycie tego mojego produktu. I teraz tutaj wiem, że ta butelka jest 15 ml, więc sobie wzięłam taką miareczkę piątkę i zrobię 10 ml płynu na wszelki wypadek. Ja zdecydowałam się na hydrolat Neroli, bo to jest mój taki, wiecie, jak nie wiem za co złapać, to zawsze biorę ten hydrolat i wleję go 5 ml do tej butelki. Mam też taki sprytny, malutki lejek, który powinien mi ułatwić sprawę. Dobra. I teraz do tego mam jeszcze taką glicerynę. To jest normalna gliceryna, w każdej aptece możecie kupić, nie wiem, tam 2 zł kosztuje, czy ile, za taką małą butelkę. I tej gliceryny też dam 5 ml. To będzie takie trochę lepkie, ale właśnie bym chciała, żeby to się ładnie przyklejało do powiek, żebym nie musiała się martwić żadnym tam klejem do brokatu, czy czym tam innym. Wiem, że ludzie czasami żelem do brwi smarują powieki, żeby brokat przykleić, ja tego nie lubię, więc może mi się uda uniknąć tego patentu. No i teraz zamieszam i zobaczę, czy mi się udało. No, wyszedł mi taki średni kolor, bym powiedziała. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie na skórze. No, chyba trochę muszę dołożyć gliceryny. Ale myślę, że będzie spoko. Chociaż tak po prawdzie, to jeszcze się zastanawiam, czy przypadkiem nie będę potrzebować jeszcze więcej brokatu. Jak obczaję, czy to się sprawdza i jak tam się sprawdza i w ogóle, to Wam napiszę na blogu albo nie wiem, może w jakimś tutorialu zobaczycie. Na razie wygląda, że to się będzie ładnie przyklejało i będzie się dosyć dobrze trzymało, tylko chyba mam jeszcze jednak trochę za mało brokatu. Jak jeszcze zrobię jakieś modyfikacje, to Wam napiszę na blogu. A teraz już idę robić coś innego i do zobaczenia następnym razem. Na razie! Wiecie co, po namyśle stwierdziłam, że może jednak zaryzykuję i dodam do tego cienia do powiek, bo chodzi o to chyba, że po prostu miałam za mało brokatu, jakbym miała gdzieś tak, z gram brokatu chociaż albo trochę więcej, żeby tutaj wypełnić ten dół, to byłoby lepiej, ale nie mam tyle, więc postanowiłam wydłubać z mojej palety taki srebrny cień i go tutaj dołożyć. I wiecie co, moment, zaraz, jeśli tu nie zrobię rozróby kompletnej, to może mi się uda Wam pokazać, jak to teraz wygląda. Tu już mam jednego swatcha. Nie wygląda w butelce super jakoś tam atrakcyjnie, ale wydaje mi się, że na powiece będzie bardzo fajnie wyglądało. Jak widzicie, to daje taki kolor
delikatnego srebrnego z brokatowymi drobinkami. Mi się wydaje, że tutaj zrobiłam trochę więcej, po prostu wylałam trochę więcej niż tu. Ale wydaje mi się, że to będzie fajny patent na to, żeby sobie darować nakładanie brokatu, który się wszędzie rozsypuje, bo ten po prostu wklepie sobie w powiekę i będzie na luzie. Także no, udało się. Mimo wielkich przeszkód. Dobra, to teraz już będzie wszystko i do zobaczenia następnym razem. Na razie!